Witam po raz kolejny na moim kanale. Minął tydzień od wymiany rozrzędów w tym oto silniku, czyli Z14 XEP w Oplu. Tak jak wspominałem w tamtym filmie, muszę zabrać się za wymianę uszczelki pod misą olejową. Jako że robota niezbyt skomplikowana, a wiąże się z wymianą oleju, a właściwie potrzebą jego spuszczenia, to pokażę Wam, jak w takim celu skorzystać z pompki do spuszczania oleju. Wielu z Was nie ma możliwości wejścia pod samochód, nie ma kanału, nie ma podnośnika, żeby sobie samodzielnie wymienić olej, więc taka pompeczka może się okazać bardzo dobrym rozwiązaniem. Tym bardziej, że w takich silnikach jak ten mamy bezproblemowy dostęp do filtra oleju. Jest on montowany tutaj z góry, dostęp jest całkiem niezły, no a sam olej spuszczamy przy użyciu takiej pompki poprzez rurkę bagnetu oleju. Moją pompkę kupiłem już kilka lat temu. Rzadko z niej korzystam. Nie jestem jakoś przekonany do niej, ponieważ nie wiem, czy ona odsysa ten olej do samego końca. Ale że dzisiaj muszę zrzucić miskę olejową, no to sobie sprawdzimy, czy po odessaniu oleju przy użyciu tej właśnie pompki jeszcze tego oleju coś zostanie w misie, czy też nie. A jak ktoś z Was jest zainteresowany zakupem takiej pompki, to ja swoją kupiłem na Allegro, ale od czasu do czasu też można je kupić w sklepach spożywczych typu Lidl, czy Netto, czy inna jakaś tam Biedronka. Także nie ma większych problemów z dostępnością tego typu urządzeń. Standardowo przed spuszczeniem oleju należy rozgrzać mocno silnik, tak by ten olej był jak najrzadszy. Dodatkowo ja używam płukanek przed każdą wymianą, stąd może też i te wycieki w silniku, o które ktoś tam pytał. To się później dzieje, że jak silnik ma stare uszczelnienia, te uszczelnienia dodatkowo uszczelnią się nagarem, który powstaje w silniku. Później płukanka nagary rozpuszcza i w ten sposób dochodzi do nieszczelności silnika. Także ja wymieniłem ostatnio rozrząd, wymieniłem dzisiaj sobie o-ring, nawet korka tutaj wlewu oleju, ponieważ też coś tam podciekało spod niego. Dzisiaj uszczelka misy, zimmering na wale jest już wymieniony, także zostanie mi tutaj jeszcze zimmering od strony skrzyni biegów, ale tam chyba jest wszystko szczelne. Także co, rozgrzewamy silnik i bierzemy się za spuszczanie oleju. Także minął tydzień czasu od wymiany rozrządu. Przez ten czas zrobiłem 1000 km, a nawet chyba i więcej. Także rozrząd na pewno się ułożył. Żadna pompa oleju nie wyje, tak jak ktoś pisał. Silnik normalnie pracuje. Także rozrząd na pewno się ułożył. Jeżeli coś tam miało nie działać tak jak powinno, to już by to się rozleciało. No, ja rozgrzewam silnik. 15 minut musi ten silnik pracować na płukance. Także po tym czasie biorę się za spuszczanie oleju. Ok, 15 minut minęło. Przed spuszczeniem oleju odkręcę sobie filtr oleju. Widać nawet jakiś ekstra brudny to on nie jest. Spoko. Wyszedł. Odkręcę sobie również korek wlewu oleju. Pompka ma dwa króćce. Ten o cięższej średnicy to króciec sący. Tutaj wężyk podłączyłem i mam go wprowadzonego do rurki po bagnecie oleju. Tam sobie sięga do samego końca. Króciec tłoczący, czyli ten o większej średnicy, wyprowadziłem do starej bańki na olej. No i elektrycznie pompka podłączona do akumulatora. Czarny przewód do minusa, czerwony do plusa. Tutaj mamy włącznik, a całą pompkę włożyłem sobie do misy takiej do spuszczania oleju, ponieważ ten wężyk mi wygląda już napęknięty, tak jak mówiłem, pompka ma już parę lat. No i chyba ten wężyk mi tu pęknął, także możliwe, że będę miał jakieś wycieki oleju. Dodatkowo powiem Wam z doświadczenia, że wszelkiego rodzaju załamania na wężach, tutaj szczególnie tym tłoczącym, powodują, że powstają nam wycieki oleju właśnie też tutaj na króćcu sącym, jak i tutaj na tłoczącym, gdzie jest podsybanta, może się przelewać. Także te wszelkie zagięcia warto usunąć. Dobra, odpalamy. Zobaczymy, co się będzie działo. Ekstra, pompka działa. Widać
No tutaj są wycieki. Więc skończyłem już pompować, udało się wypompować niecałe 3,5 litra. Także pompka zaczęła już ciągnąć powietrze, było to widać po pęcherzykach powietrza w wężu ssącym. Jeszcze na koniec trochę tutaj ruszałem wężem w bagnecie, tak żeby tam może jeszcze coś zaciągło. Sam wężyk jest pęknięty tutaj, więc cały czas musiałem uszczelniać palcem, żeby podciśnienie nie ciągło lewego powietrza. No ale na krótcu tłoczącym też tutaj te załamanie sprawiało, że olej wylewał się gdzieś tutaj bokami. Także tak jak mówiłem, nie może być żadnych zagięć na wężu, należy tego unikać, wtedy ta pompka po prostu się sprawdza. Pompowała dosyć długo dzięki misie, którą tu podłożyłem, nie narobiłem sobie za wiele bałaganu. Także teraz to wszystko wyciągam, odkręcam misę olejową, zobaczymy jak sprawa wygląda. Ile tego oleju zeszło, ile go zostało. Dobra, więc zobaczmy, czy coś się z tej misy wyleje, czy nie. Sucho, jak możecie zobaczyć, nawet kropelka nie leci, czyli całkiem nieźle taka pompka się sprawuje. Dobra, wkręcę korek z powrotem i domontuję misę. Także misa zdjęta. Jak możecie zobaczyć, jeszcze tego oleju całkiem sporo tutaj zostało. Także no najlepiej by było samochód podnieść przodem, tak żeby misa bardziej się przechyliła na stronę śruby spustowej i po prostu olej spuszczać. A sama odcysarka, jak widać, no nie do końca wszystko wam wyciągnie. Także misa z grubsza wyczyszczona. Jak możecie zauważyć, dalej pozostały jakieś ślady na garu, także jak ktoś z was myśli, że po użyciu puchanki elegancko mu ten silnik, cała puchanka wypuka, no to nic bardziej mylnego. One się nadają do pukania, ale w miarę świeżych tematów, natomiast już taki stary nagar, no tego to już nawet dość mocną chemią ciężko usunąć. Ja używałem płynu do mycia silników oraz zmywacza do hamulców, a mimo tego dalej zostały takie brzydkie ślady. No trudno, to już musi zostać. Także na misie czyścimy sobie powierzchnię przylegania, uszczelki papierem siernym. Teraz sama uszczeleczka. Tutaj nie ma niestety żadnych tulejek ustalających położenie tej uszczelki względem otworów. Także trzeba sobie jakoś tam radzić. No oczywiście czyścimy również blok silnika od spodu i dopiero wtedy zakładamy misę. Tak to wygląda od spodu. Powierzchnia przylegania uszczelki wyczyszczona. Jeśli chodzi o sam demontaż misy, no to tutaj musicie sobie odkręcić rurę od katalizatora. No i dookoła wszystkie śruby trzymające misę plus śruby, którymi misa przykręcona jest do skrzyni biegów. Także sporo śrubek dokręcamy kluczem dynamometrycznym oczywiście, żeby nam uszczelka równo siadła. Także uszczelka założona, śruby łączące misę z blokiem silnika dokręcamy siłą 10 Nm, natomiast śruby tutaj te trzy boczne łączące misę ze skrzynią biegów dokręcamy siłą 40 Nm. Oczywiście wszystko dokręcamy po przekątnej, tak żeby nam uszczelki nie zniszczyć, żeby ona równo siadła. No i co, zalewam olej. I za jakiś czas trzeba będzie zerknąć tutaj, czy coś nie odcieka. Dobra, samochód podkręcany, silnik pracuje. Jak może widać na filmie, troszkę się z niego kopci. Przez to, że umyłem go gdzie nie gdzie i teraz to musi wszystko odparować. Także w tym filmie to wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego. Hej!